Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu z Pokémon Fire Red, jeżeli dobrze pamiętam. A pamiętam dobrze. Ostatnio skończyliśmy odcinek w miejscu na moście. O, dobra, już pamiętam. Ostatnio skończyliśmy na moście w Cerulean City. Idziemy sobie wyleczyć Pokémony. Leczymy sobie Pokémony i ciśniemy dalej. Tam czeka nas jeszcze masa trenerów do walczenia. Czy chcesz, żebym leczyła twoje Pokémony? Tak, chcę, moja droga. Moja droga, lecz mi te Pokémony. I no szybko. Mamy 3 Pokémony? Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Pikachu, Pidgeotto i Wartortle. Czyli teraz mieliśmy Pikachu podnieść trochę wyżej z poziomem. Dobra, to lecimy. To lecimy w takim razie. Musimy dostać się do tego, do Billa, Pokemaniaka. Tylko, że zanim tam pójdziemy, to tutaj jest, o, Pokeball. Gdzie znajduje TM. Dobra. Ja chciałem zobaczyć, co tu są za Pokemony. Czy tu jest coś ciekawego, godnego uwagi? Caterpie? Raczej nie jest godne uwagi, jakoś tam mega. Ale spoko, wykończymy go. Jak już tu jestem... Mega Kick? Cios krytyczny! Niech i tak będzie. Dobra. Ja bym chciał zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. Może jakiś Odiś tu jest albo... Abra? Okej. Okay. Tylko tego musimy zaraz złapać, bo ucieknie nam. To są razy torba. Pokeball. Tylko 3 pokeballa mam, kurde. No, łapiemy Abrę. Łapiemy. Raz, dwa, trzy. Pięknie, mamy Abrę. Abra to jest taki typ Pokemona, który na dziko, jeżeli nie złapiemy go za pierwszym razem, to raz ucieka. Z automatu używa teleportu i w ogóle nara. Chcesz zmienić imię złapanemu Pokemonowi? Nie, nie chcę. Co tu mam ciekawego jeszcze? O, pięknie, Odish! Na to właśnie czekałem. Odisha bardzo chętnie przygarnę, ja lubię tego Pokemona. Tylko tutaj chciałbym go nie zabić od razu, więc może z Quick Attack powalniamy, co? Okej, okay. On mnie wyssie trochę. Pokemon sąd co trawiasty. Androszeka on nie zrobił mu za bardzo krzywdy, ale może go sparaliżujemy. Znowu Absorb. Kurde, nie chciałbym go wykończyć. Bo chciałbym go złapać, więc Mega Punch może. Okej, czyli możemy go z Mega Punch jeszcze raz machnąć i może będziemy go łapać. Zobaczymy, może się uda. Spoko, Pikachu może obrywać, bo i tak za chwilkę wrócimy się do miasta po Pokebole jeszcze. Sweet Sand. Pikachu unikliwość spada. Torba. Pokeball, go. Tum turum. Tum tum turum tum turururururu. Pięknie. Mamy cię. Złapałem Odisha. Odish. Jego łacińska nazwa to Odidium Wanderus. Mówią, że nocami odbywa długie wędrówki na swych małych nogach. Poważnie? Dobra, ciskam... Ajajaj! Za blisko podszedłem. Widziałem twój tytuł... Widziałem twój tułów w trawie. Boże, kolejny stalker. Harces Shane. Chciałby walczyć. Ratata. Wild Ratata. W takim razie my walniemy go z Mega Kicka. Hyper Funk. To może mnie właśnie chciałem powiedzieć zaboleć. To może mnie zaboleć, kurde, niestety. Dobra, sparaliżowaliśmy go przy okazji. To w takim razie co, Pidgeotto jedziemy, nie?
Giotto idiotto. Go ptaku. Go ptaku, zjedz szura. Dobra, wykończony. O, 20 będzie. Bardzo ładnie. Max HP 61. Chcę się nauczyć. Whirlwind. Giotto nie może znać więcej niż 4 ruchy. Zmienić jeden z ruchów na Whirlwind? Tak, zmienić. Go Sand Attack. Ja wiem, że Sand Attack później będzie mi się przydał gdzieś tam na końcu, ale myślę, że spokojnie poradzimy sobie bez niego też. Dobra. Mamy kolejny atak. Teraz Ekans. Nie, nie zmieniam Pokémona. Zjemy tego, tą jaszczurkę. Zastraszył mnie. Zobaczymy tego Whirlwinda. Powiązany przez Ekans. Nie udało się, kurde. Ojojoj. A ja myślałem, że coś mocniejszego mi zrobi, ale dobra. To jedziemy z Quick Attacku go. Zawsze to szybki atak, nie? Nie, mój Pidgeotto jest ogólnie spoko. Już teraz się robi dosyć mocny, 20 poziom, także już nie jest źle. Na pewno Barniemu skopimy tyłek, jak go spotkamy gdzieś po drodze. Gracz pokonuje Heart Shade. Ile kasy? Dawaj kajsy. 280. A jednak Pokebola będzie. Dobra, wracamy na szybkości. Siema. Siema, laska. Tak wyleczmy Pokemony. Dziękuję. A, jeszcze muszę Abrę zostawić w tym. Abrę zostawić. Dziękuję za cierpliwość. Wyleczyliśmy wszystkie twoje Pokemony. Cudzia. Pokemon Storage System. Go. Deponuj Pokemony. Go, Abra. Składuj. To box numer 1 jak będzie. Od dzisiaj bierzemy ze sobą. Nie wiem, czy od dziś mi się aż tak mocno przyda, ale ma 3 fajne formy. Mi się podoba ten Pokemon bardzo, więc chyba go wykorzystamy. Tylko będę musiał sobie obczaić później, jakie on ma ataki. Jakie on ma ataki, które będą faktycznie, które będę mógł wykorzystać. Tutaj nie mogę wejść. Okej, zaczynamy walkę z Poketrenerami. Miałem wziąć Pokebole jeszcze. Ja w ogóle mam hajsu. Nie to. Tu będzie hajs napisany? Mam 10 koła. A, to jedziemy. To jedziemy z powrotem. Kupimy sobie trochę Pokeboli na szybkości jeszcze. Jakieś potionki weźmiemy może sobie. Tu jest gym jeszcze. Jeszcze musimy gym odwiedzić. Może to już nie w tym odcinku, ale odwiedzimy go na pewno. On chyba jest wodny typowo. Cześć, mogę ci w czymś pomóc? Kup. Super potion... Pokeball. Ile sobie życzysz? Go może z 20. Dziękuję. Super potion, potion... Zwykłe potionki weźmiemy. 10 ich weźmiemy. Tak. Dobra. Antidotę weźmiemy też sobie. 5 chociaż. Musimy się odkupić. Dobra, niech będzie. Na chwilę wystarczy. Na chwilę wystarczy. Później wrócimy tu jeszcze na pewno. A, tam jest sklep z rowerami. Trzeba będzie ten. Od kogoś dostaniemy na pewno talon na rower. Z tego co pamiętam. A pamięć mam dobrą, ale krótką. Także wiecie jak to wygląda. Więc idziemy. Co, zaczynamy? Kasę zapiszę może. 4 godziny 17 minut. Już 4 godziny gramy? Kurde. Czy chcesz go napisać? Tak, chcę go napisać. Dobra, jedziemy z nimi. Jedziemy z leszczami. Właśnie zszedłem z Mount Moon, ale nadal nie... Mam kupę paliwa w baku.
Nie wiem, co miał na myśli, mówiąc kupę paliwa, ale niech będzie. Ależ on ma rozmazaną twarz. Podróżnik Franklin, on będzie miał same te. Właśnie, same albo walczące, albo kamienne. Co, mega kika? Idziemy z mega kika go, zobaczymy, co wyjdzie. No, szału nie było, powiem wam szczerze. Szału nie było. Obrona spada. Pewnie jak mi rypnie zaraz, to się zdziwię. Oj, oj, oj. No właśnie, karateczek. Wow! To mnie porobił. To niedobrze, powiem wam szczerze, bardzo niedobrze. Go odisz może? A jedziemy odiszą, zobaczymy, co wyjdzie. A, ma tylko absorba. Wysanie energii. Czy mnie zabije na strzałach? Pewnie tak. Nie, nie zabił. Okej. Okay. To zsiemy go dalej. Ja wiem, że to źle brzmi, ale zsiemy go do cna. Jeszcze raz trzeba będzie. Nie jest zbyt efektywne. Dobra, mamy go. Du, 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 du. 200 punktów. Geodu. Zmieniam pokoju. Nie, na razie nie zmieniam pokoju. Zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, czy będę w stanie go porobić tym. Raczej będzie ciężko. Ale zobaczymy, ile zadamy obrażeń. O kurde. Super efektywne. O, spoko. No to bardzo mnie to cieszy. Tu z klasy sobie możesz używać. Ja cię znowu wyscie. To jest taki kurde Pokémon trawiasto wampirzy. Tak mi się wydaje. On się przysysa do gardła i wysysa. Chociaż w przypadku Geodu raczej ciężko było znaleźć gardło, nie? Jest jedna wielka głowa z rękami wystającymi z mózgu. 200 punktów, 14 poziom. Bardzo fajnie. Czy nauczysz się czegoś ciekawego? Poison powder. On się może przydać gdzieś tam później. Pokémon. Zmień. Ja mogę użyć Switch Scen? Co to robi? Wygląda na to, że nic tu nie ma. Co to za atak jest? Czekajcie. Zwab dzikie Pokémony. A, takie buty! Takie buty tu są, powiem wam szczerze. Lokalni trenerzy chodzą tu trenować. No to bardzo logiczne z twojej strony. Bardzo logiczne stwierdzenie z twojej strony, naprawdę. Podoba mi się, podoba mi się to. Młodzi Jay wysyła Joy. Go absorb. To raczej nie zrobimy mu zbytniej krzywdy. Właśnie, tak właśnie myślałem, że tutaj szału nie zrobimy z tym. Zatrujemy go? Zatrujemy go, zobaczymy, co wyjdzie. Co mi zależy, prawda? Aha. To dużo nie zrobiło, co prawda, ale spoko, damy radę jeszcze. O, jak w takim tempie będziemy ten Pokémon ogrywać, to długo, długo od odcinków potrwa, kurde. Zabij go, krytyczny atak. Ajajaj. Muszę Pokémona zmienić, bo teraz mi zabije go. A nie, to umrze. A, pięknie. Udało się. Okej. Okay. 180 punktów, więc ma Spiro, to nie, zmieniam Pokémona. Zmieniam Pokémona. Ale w sumie szkoda mi expa. To nie zmieniam Pokémona. Jak on się pojawi, wtedy zmienimy sobie Pokémona. Zawsze będzie trochę expa dodatkowego. Pokémon. I zmieniamy na... Idiotę. Czy na obortu na idiotę.
zmieni. Dobra. Użył Lera. Idzie od to obronę spada. Walcz. Kwik ataku. Kwicz, świnko, kwicz. Drogi Spiro mdleje. O, odejść na 15. Jesteś potwór. Trzeba było nie zadzierać lepszymi. Myślisz, że kim ty tu jesteś? Dobra. Szybki powrót. Albo dobra, jedziemy po kolei. Jedziemy po kolei, najwyżej będziemy innymi Pokemonami atakować. Pokemon. Albo no, oprócz tego możemy użyć trochę potionu. Nie, dobra. Minutkę mnie to zbawi, nie zbawi, ale wrócimy się, wyleczymy Pokemony. No bo chciałbym tego Pikachu trochę rozwinąć bardziej, bo teraz jest gimnazjum, które jest... mówcie mi. Które jest wodne. I chciałbym to Pikachu właśnie wykończyć. On trochę expa zdobędzie zawsze. Dlatego musimy podnieść delikatnie ten level jeszcze. Dziękuję. Dziękuję. No minutkę straciliśmy, nie jest źle. Nie jest źle w takim razie. Oj, gdyby Pokémony były w prawdziwym świecie, to ja bym sobie biegał. Ja bym sobie biegał. Po Sosnowcu pewnie. Teraz tego? Teraz tego. Go. Wbierasz się do Billa? Najpierw walka. Do Debilla idę. Debil. Podróżnik Wayne chciałby walczyć. Podróżnik Wayne wysuwa Onixa. Onixa. Czyli odnieść chyba będzie spoko opcją, bo on tu będzie absorbował z niego wszystko. Chyba, że nie zdąży. Okej. Okay. Nie jest źle. Tak, to mi się podobało. To mi się podobało. Uległ wyssaniu. No, Binda mi nic nie zrobisz za bardzo, chłopie. Super efektywny. Wrogi Onix mdleje. 300... 400 prawie punktów. Wow, jest moc. Jeszcze kasa. Gimme kasa. Nieźle, nieźle. 600 kasy. Cudownie. Czekaj, teraz będzie kto? Tego zwaliliśmy. Teraz tu będzie facet, który ma... Albo laska, która ma tego. Która ma chyba trawiastę, więc zmienimy sobie na... na pizdziatu. Zmień. Hej, mam super chłopaka. Poważnie? To gdzie on jest? Zostawił cię w tym... na tym pustkowiu? Gdzie stoisz i zaczepiasz nie tych? Zaczepiasz nieznanych ludzi? Nieznajomych? Nidoran. Kurde. Próbuję mega, mega kika. Próbuję mega kika, to zobaczymy co wyjdzie. Zatruł mnie? Najgorzej. Trafił dwa razy. To jeszcze raz. Jeszcze trucizna dodatkowo. Spoko Pikachu, trzymaj się, ja cię wyleczę. Dobra, wykończone. Ile expa? 200 punktów. Nidoran. Kolejny. Nie, nie zmieniam Pokémona. Nie zmieniamy, zobaczymy co wyjdzie. Chciałbym sobie Nidorana sobie złapać w końcu. Chciałbym sobie złapać Nidorana, może w końcu mi się uda. Trzeba będzie popróbować. Light Whip. Obrona spada, więc za chwilkę pewnie mnie rypnie czymś. Okej, Growl, czyli wykończymy go chyba. Jeszcze go wykończymy. Obniżył mi atak, trucizna zabierze mi 4. Dobra. Tadam! Ukończone. Mamy 15 poziom. Bardzo fajnie. Pikachu co nauczy się Double Team.
Ale Pikachu nie może znać więcej niż 4 ruchy. Co robi Double Team? Użytkownik tworzy iluzję samego siebie i by łatwiej unikać ataków. Nie, nie chcemy go. Nie uczyć się Double Team? Tak. Pikachu nie pozna Double Team. Gracz pokonuje piknikowiec Kelsey. Piknikowiec? Chyba piknikowiecka. 300 punktów, znaczy 300 kasy. Torba. Antidote. Użyj. Pikachu. Dobra. Jeszcze musielibyśmy go potiołkę poczęstować. Użyj. Drrrr. 26. Dobra, niech będzie, wystarczy. Wystarczy, mu więcej nie potrzebujesz. Ziomek, tu jestem. Tato wziął mnie na wielką imprezę na SS Ain w Vermilion. Też na nią pójdę. Tam też będziemy walczyć. Młodzik Den chciałby walczyć. Młodzik Den wysyła Slowpoke. Slowpoke'a wysyłasz na mnie. Na 17 poziomie. Thundershock. Super efektywne, ale dosyć słaba tak. Growl, okej. Okay. Czyli nie jest źle, nie jest źle, mamy szansę jeszcze. O, tutaj bez większej spiny widzę, załatwimy go. Jest dobrze. Super efektywne, kolejny raz. 360 punktów ekspa. Takie pokemony lubię. Takie pokemony to ja lubię. Jeszcze hajsy wpadły jakieś. Dobra, tych mamy wykończonych. Teraz ten. To musimy zmienić pokemona na Oddisha. Bo tu będą pokemony jakieś ten. Zbieram się obejrzeć kolekcję sławnego pokemoniaka. Tum. Podróżnik Nob. Tylko przez jedno O. Co już za. Geodude. Okej, okay, przesiemy się do niego. Absorb. Absorbuj go, mój drogi Pokemonie. Mój drogi wampirze. Super efektywny. Aha. Tak to ja mogę walczyć. 16 poziom. Bardzo fajnie. Od dziś poznał Stunspore. Stunspore on chyba robi ten. Geodude kolejny, to nie zmieniamy. On chyba, z tego co pamiętam, paraliżował. Ale paraliż mnie nie bawi za bardzo. Gdzieś tam się może przydać, ale na razie byśmy po prostu je wykończyli. Tak, z Odishem to był dobry pomysł, żeby go złapać, żeby go użyć. Ten jego absorb robi robotę. Geodude kolejny, to go wyssiemy. Okej. Okay. Tutaj bez żadnych problemów widzę. Kolejny level będzie? Ciekawe czy ten, na którym Oddish ewoluuje tutaj. 17. Machop. Dobra, niech będzie. Na razie nie zmieniamy. Tu chyba szału nie zrobimy z wyssaniem, ale... No właśnie. Tutaj niestety nie... Karadczop, ojoj. Okej, okay, nie jest zbyt efektywne. Więc może użyjemy tego... Stunspora. Sparaliżujemy go. Kurde, jest sparaliżowany i dalej atakuje. I będziemy go powoli wysysać. Wys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 
No kurde, miałeś nie trafić przecież. Znaczy miałeś nie ruszać się.
Ja do niego walę, on tu nic w ogóle. Totalnie, ja go paraliżuję, a on dalej atakuje. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Ja myślę, że się ktoś tu cheaty wpisywał. Ktoś gra na koda. Dobra. 250 punktów expa. Trochę mało, myślałem, że więcej będzie. Ale podróżnika Noba wykończyliśmy. Ładnego Nelsona mi założyłeś, wiesz? Poważnie? Nice Nelson. Nice Nelson Mandela. Torba. Potion. Użyj. A nie, odliczmy sporo jeszcze tego. To nie trzeba. Tego trzeba było wywabić. Zmienimy sobie od razu Pokemona na Pidgeotto, nie na Pikachu. Bo my tam chcemy się dostać trikiem. Jestem świetny, mam dziewczynę. Ojej, to chyba ten chłopak tamtej laski jednak nie była sama. Tylko że stali od siebie kilka metrów, więc myślę, że chyba się pokłócili o coś. Myślę, kto ma większego Pokemona. Takie jest moje zdanie na ten temat. Walcz! Z Quick Attacku go. No, raczej słabo to wyszło z Quick Attackiem, ale... Kolejny Tile Whip. Jak mnie rypnął z tego Tuckla? Trochę za mocno. Ekans. Nie zmieniamy Pokemona. Tylko teraz z czego jaką mam walnąć? W sumie musiałem kurczyć na początku. Albo zmienić Pokemona, czekajcie. Pokemon. Pidgeotto. Zmień. On teraz cię zje, zobaczysz ty. Ty przerośnięta glizdo. Quick Attack! No, nie było źle, aczkolwiek tylko też nie urwało. Gracz pokonuje Harsh Flint. O kurczę, Skie zdobywa 281 nagrody. Dziękuję, braw nie trzeba. Patrzcie jaki trik. Wyście nie wiedzieli o tym na pewno. A ja wiedziałem i wykorzystałem. Tu jest ziomek. Pokemon. Pikachu jest pierwszy, dobra, tylko uleczymy go sobie. Delikatnie. Pito. 20 punktów. Przerzucamy, dobra. Siema. Miałem przyczucie, czułem, że to się stanie. Ojejku. Taki trochę mały Nostradamus. Miał przyczucie, wiedział, że to się stanie. On przepowiada przyszłość. Młodzik Chad. Ciekawe, gdzie są jego rodzice. Może zabił ich we śnie, jako Chad. Ajajajajaj. Zastraszenie zmniejsza atak Pikachu. Ja cię popieszczę cię. Wrogi Dekans. Dobra, to co, jeszcze raz go pieścimy? Popieścimy się z nim trochę jeszcze. Dobra. Oj, ugryzł mnie. Ale nie było źle. Sparaliżował go. Piękne. Piękne to było. No. Cios krytyczny. Będzie 16 poziom. Czy mój Pikachu ewoluuje na 16 poziomie, czy nie? Czy mój Pikachu będzie chciał mieć... Chciał stać się Raichu? Sandshrew. Ojejku, chyba trzeba zmienić Pokemona. A to zmienimy, jak już się pojawi. Zawsze trochę expa wpadnie. A walimy go z Mega Kika, zobaczymy... A, nie mam już Mega Kika. Vortortutle. Vortortutle. Sandshrew użył Defense Curl. Czyli obrona rośnie. Ale my go walniemy z... Watergun.
Tadam. Super efektywne. No, prawie level. Jeszcze hajsy. Pięknie. Tak powinno być, że hajsy oddają mi swoje. Atakujesz? Atakujesz. 30 minut, kurde. Mój przyjaciel ma wiele słodkich Pokemonów. I pewnie je zjada, bo jest pokeballem. Znaczy kanibalem. Pokeballem. Pokemonom kanibalem. Panienka Halley wysyła Oddish. Oddish. Chyba Quick Attack tylko będzie wchodził w grę. Ojejku. Łohoho. On będzie mi wysysał. O nie, niedobre. No właśnie, zauważyłem, że niedobre jednak. Ten switch stąd chyba nic nie robi. On tylko obniża atak. Unikliwość, aha, unikliwość. No i ściąga Pokémona do nas. Ciekawe, czy ten atak, ten Sweet Scent, który ściąga Pokémony, przyda się w tym, przyda się na Safari Zone. Myślę, że tak. Będzie ściągał Pokémony. I będziemy jakieś fajne Pokémony mogli złapać. Ojejku, jeszcze raz. Dobra. Kończ waść, bo to już ponad 30 minut musimy skończyć, to chciałem wam pokazać całą tą trasę, gdzie walczyliśmy. Dobra. PJ? Nie, nie zmieniamy. Jeszcze był szybszy ode mnie, nie wierzę. Nie wierzę. Tundar Schock. Okej, okay, bardzo fajnie. 150 punktów. Oddisha wysyła, to my zmieniam Pokemona. Tak, zmień Pokemona. Na Pidgeotto? Czy na Oddish? Nie, na Pidgeotto, bo byśmy się Oddishowali cały czas. Oddish, 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 Oddish. Tego by było za dużo chyba. Tak mi się wydaje. Pidgeotto! Dobra. 200 punktów ekspa. Dobra, moi drodzy, i tym sympatycznym akcentem, czyli wygraną walką, jestem zazdrosna, cieszy mnie to. Kończymy odcinek z Pokémon Fire Red. Jeżeli wam się podobało, oczywiście pamiętajcie łapka w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!